Kuba, co mamy? Co dostaliśmy? I paczkę dokładam. A rozpakujesz, zobaczysz, pokażesz mi, co tam jest? Ale teraz? No, końcówka do klamki. O, końcówka do klamki. No, będziemy mieli już komplet. No to zaraz montujemy. Ale ładnie zapakowane jest. No, bąbelkowo. No, bąbelkowo. No. No to musimy teraz przeróbkę zrobić. Trzeba rozpakować, nie? No, rozpakuj do końca. Potrzebne będą nam, będzie tutaj imbus. Zaraz pierwszy pasujemy, zanim zaczniemy rozkręcać. Tu mam ten, śrubę na szpilkę. Bo oczywiście pojechałem do sklepu, żeby kupić, ale nie mają takich. Mają na klucz 15, a 15 mi tutaj nie wejdzie w te otwory na alusy. A tak wygląda śruba po naszej interwencji, żeby ją wykręcić. Tak się uwaliła. Okrągła się zrobiła, widzisz? Okrągła. Śnieg spadł i chcemy pojeździć. Z tą podkładkę. Kuba, tam są podkładki. Mi daj dwie. Nie, nie, podkładki, Kuba, pod śruby. Podkładki pod śruby. No, są na płozie. Tu masz. Na płozie. Takie okrągłe, podkładki. Przykryte były nawet. Daj. Śnieg spadł i po prostu chcemy, co chcemy? Jeździć. Pobączkować trochę, nie? No, to chyba ty, bo ja nie. No dam ci się dolnąć. Raptorkiem, no. Nie. Trzymaj. Patrz, chodź, ci pokażę. Tylko tak, żeby było widoczne. Czekaj, jak to ma przejść? Nie mam pojęcia. Musimy się rozkręcić i zobaczyć. Okej? No. Widzowie, to jest nasza końcówka wlepek. Jarek poszedł po... Będziemy wymieniać, nie wymieniać, albo wymieniać klamkę. Tą, o, rozkręcimy. Raptor. Ale ten raptorek wygląda tak z jednej opony innej i z jednej opony też innej, nie? Tej szosowej. Mały kluczyk. Mały kluczyk? Tam jest jeden mały kluczyk. Gdzie? No z tym, co właśnie tam wyczytał z jednym. Nie. To nie tamten. To nie tam. To mamy problem. No to mamy problem raptorkowy. Ta za mała. Nie wierzę. Ta za duża. O Jezus. Same problemy. Nie wiem, same problemy mamy. Przecież ty masz prawie dziale to wszystko. Masz tyle kluczy, tyle wszystkiego. No ale wiesz. A jednej rzeczy nie masz? Ale lipa. Lipa. No lipa. Lipa. Patrz, tu mamy coś, mamy. No to dobrze, że poszło. Gdzie tą część dałaś? Ta część jest tu na kółku. A, dobra. Jest, mam w ręce, mam położyć na kółko? Dobra, to przejdę z częścią, o. Wy widzowie widzicie. Ujej. Nakręteczka mi spadła. To ja z widzami poszukam. Taka bardzo mała, świecąca srebrna. Tak. To odsunę to. Coś tu, o! Mam! Widzę, jak spadła. Tu jedna, o. Jedną mam. Ale to nie to. Mam jedną. Taką, o. Nie, Kuba, to już nic nie szukaj. Tu jest sprężyna. Ojejku. Za bardzo skomplikowane to jest, wiesz? To mi się wydaje. Był, widzowie, dzisiaj śnieg. Mieliśmy pojeździć, ale już topnieje raptorek. No wszystko spada, nie? Dzisiaj. No ja widzę, ale w kamerze. No i teraz muszę to wszystko zmontować, wiesz? Tylko i teraz będzie pasowało. Ja sobie przejdę, o. No, pokaż. Tak i... No i teraz będzie klamka, jak stała. Może będzie dobrze, zobaczymy. Na razie zmontuję, wiesz? Raptor. 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 To będzie dla was, widzowie, trudne, ale... Bardzo trudne. 100 tysięcy łapek do góry, to teraz, widzowie, raczej zmieniamy kółka na te właśnie. Na śnieg. Na śnieg. I specjalne do palenia gumy. Do palenia gumy specjalne. Co się stało? Ale trzasło. Widzisz, tam gdzie się robi, to drzazgi idą. Jestem ciekawy, jak to będzie szło, wiesz? Ja też. Nie wiem właśnie, czy te... Nie wiem, czy te szpilki są nabijane, czy... Nabijane? No. Aha. Wiesz, tutaj, zobacz. Szpilka. Tu, na krzyżaku. Krzyżak. Tu masz. No. I tu jest szpilka. No. Widzę. I nie wiem, czy ona jest nabijana. Czy...
czy wkręcana. Nie jeździłem na takich oponach u góry. Nigdy. Zimą? Nigdy. Czekaj, jak te opony się nazywają? Kenda? Kenda. 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 Kenda, kenda. A mówiłeś kamera start? Nie. Kamera start. A to bramę może by była było. Musiałem delikatnie wypróbować te kółka. Poślizg mają bardzo fajny. Nie będę niszczył moich tych terenowych. No, załatwione, ale żeby to przerobić, to trochę zabawy jest. To nie jest takie proste. Dużo cierpliwości po prostu trzeba, której ja mam mało, ale opanowałem. Poskładanie tego to jest... Zwłaszcza tutaj ten środek, tutaj te trzy elementy, raz, dwa i trzeci. Ciągle mi to uciekało, bo tu są takie wycięcia, trzeba było to wszystko wpasować. No ale opanowałem teraz, żeby tylko była dobra po zamontowaniu. No i ta. No patrzcie, patrzcie, patrzcie. Fajnie samemu coś sobie zrobić, naprawdę, lubię. Próba. Próba, próba, próba. I te handbary tu mi niestety nie pasują. Handbary będę musiał ściągnąć. Handbary od motocykla nie pasują do kłada niestety. No niestety musiałem przestawić klamki, bo po prostu nie można ich tak odsunąć, bo po prostu idą wtedy do góry. Tak to wygląda na tej kierownicy. Najważniejsze, że hamulec mam zrobiony. Pełna regulacja, super, fajnie.